Okej, działamy. Może trochę audio. Nie wiem, czy nie będzie w ogóle tutaj za głośno. No zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, jakie są jakości najpierw. Powinny być ok, jak mi tylko przejdzie reklama. Fucking hell. Są jakości, są dobra, super. Jest igierka, jest tym razem zainstalowany, czyli Sebastian. Czat jest chyba rozjechany, więc pozwolę sobie się tym real quick zająć. No i dobra. Xbox. Ha? Cześć, Shinji. O co chodzi? Czy ja coś. Ja jestem nie na bieżąco z czymś? Reklama była przed streamem, okej. Okay. Jeśli naprawdę jest też tak źle z tą eską? Anyway, może zanim. To słowem wstępu. Resident Evil 7 Biohazard. Siódma część z uznanej serii gier Resident Evil. Siódemka jest powrotem do korzeni, pretty much, jeżeli chodzi o serię, bo po wydaniu czwórki Residenty stawały się coraz mniej survival horrorem, coraz bardziej akcyjniakami, co najbardziej ewidentnym swój wyraz miało w Residencie Evil 6, które miało w dodatku kilka kampanii. Znaczy, ja pamiętam, że grałem w szóstkę na multi. Było zabawnie, przyjemnie się grało w sumie, pomijając fakt, że jakby. Pomijając to, że gra się nazywa Resident Evil, się spodziewasz w sumie chyba trochę czegoś innego. Capcom stwierdził, że wracamy z siódemką do korzeni. I wypuścił grę, u której korzeni jest survival horror i która jest w największym możliwym stopniu fabularnie oderwana od części poprzednich. Mamy zupełnie nowe postacie, nowy setting, nowe zagrożenia. Wspólne pozostają jakby rozwiązanie gameplayowe pewne z poprzednich części. No i atmosfera i horror, które charakteryzowały pierwsze trzy Residenty. Jak wiemy, bo przecież przechodziliśmy pierwsze trzy na kanale. Trójkę nawet dwukrotnie w formie z normalnej i w formie remake'u. Także zacznijmy nową grę. Cześć Zuk. Mamy trzy możliwe do wyboru poziomu trudności. Easy, Normal i Madhouse. Ja przechodziłem Residenta 7. Jeden raz. Przechodziłem go na poziomie trudności Normal. I.
Wodzionka. Matkipek.pl, witam serdecznie. Ciach. I w związku z tym... Ja uważam, że normal jest całkiem dobrym poziomem trudności dla mnie. Ludzie mówią, że normal jest łatwy. Dla mnie normal był nawet wyzwaniem. Ja może po prostu nie za bardzo umiem grać w edycję survival horroru, którą oferuje nam Capcom w siódemce, ale myślę, że normal będzie okej, poziomem. Na Madhouse'ie nie chce się po prostu męczyć. Myślę, że normal będzie jak w sam raz. Czemu polszczyzny? No ja grałem po angielsku, z angielskimi napisami, pewnie dlatego. I tak czy jak mamy żeńską postać, która mówi o swojej... zupełnie nieszkodliwej pracy jako niani. Cześć, Hitsuru. Fajny laptop. Ciekawe, jakie są specyfikacje. Szybka zmiana tonu. Stay away. Także to krótkie wprowadzenie mamy za sobą. Wszystko jasne. Oczywiście gra jest robiona na Ari Engine, czyli silniku, który napędza praktycznie wszystkie najnowsze gry Capcomu. Mia. She's not dead, she's alive. She's back. She's back. How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Filthy prank. Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Bo to jest bardzo ciekawy setup. On jest bardzo podobny do innej gry z gatunku survival horror, mianowicie Silent Hill 2. W sensie, ten tutaj fabularny. Jest ziomek, który jedzie po swoją żonę, która niby była zaginięta, nie było jej, nie żyje, nie wiadomo co. I nagle się okazuje, że ona jest, żyje i chodź do mnie. Więc ten trop, powiedzmy, już przerabialiśmy. I jesteśmy w Dalvi, Louisiana. Przyjechaliśmy pięknym autem marki Auto. Nawet nie możemy sprawdzić, co to jest za samochód. I guess. No ale cóż. Co my tu mamy? Mamy ekwipunek. Klasycznie są nasze kwadraciki. Jest e-mail od Mii. Zdjęcie. Dalvi, Louisiana, Baker Farm, come get me. Chodź i mnie weź. Autopsja załączona w środku, pewnie, prosto do Dwarfa. Zobaczę od razu, bo... Ale chyba... A, widzicie, nie mogę zmienić języka stąd. Dobra, jak sobie zapiszemy, to zmienię język na polski, żeby nie było... Zmienię język napisów na polski, żeby nie było, wiadomo, jakichś tam problemów tłumaczeniowych. Ja po prostu, no, ustawiłem na angielski, jak grałem po raz pierwszy. No tak, samochód marki... Nawet nie wiadomo. Nawet nie ma tego numeru rejestracyjnego. Co za skam. Cześć, Zyzik. Grałem w Residenta 7 całkiem niedawno. Przed premierą 8 chciałem mieć skończonego, żeby było. Żebym orientował się w fabule we wszystkim. Jesteśmy w tych... chaszczach w jakimś lasku.
pod fałką mamy mapę. Widzimy obszary. Jest nasz cel, znajdź Mię. Nie mamy go oczywiście na mapie. Mamy pliki oddzielnie wydzielone. I znajdujemy się przy tym urokliwym domu. W środku niczego, w środku pustkowia. Dzielonym drutem kulczastym i bramą od jakiejkolwiek formy życia. Zastanawiam się, jak oni muszą, nie wiem, robić zakupy na przykład, czy coś w tym stylu. To oni muszą w chuj drogi pokonywać. To nie ma nic, żadnego lekarza, nic tu nie ma, nic nie ma w tej okolicy. I tu chyba sobie nie przejdziemy, co? No nie. Może domofonem. Ja dzwonię, ty mówisz. Może ktoś w końcu otworzy. Nie. No dobra. Wracamy się w takim razie, gdzie my możemy. O, oczywiście zaznaczają nam się tutaj zamknięte drzwi. Zamknięte przejścia na kolor czerwony. Aczkolwiek mapa tutaj ma pewien mankament, którego ja bardzo, bardzo nie lubię. Ale do niego przejdziemy, jak już będzie jakby trochę więcej wszystkiego. Accept her gift. Przyjmij jej dar. Sewer Gators. Epizod 17. Wkraść się do domu duchów w Luizjanie. Dołącz do nas. Okej. Okay. Więc mamy tutaj ekipę kręcącą jakiś serial, I guess, jakąś produkcję cykliczną. Simply Gone. Czy to nie jest studio, które współtworzyło tę grę w jakimś stopniu? Simply Gone? Chyba tak. Przy okazji, przypomnę tylko, że standardowe zasady co do backstingu obowiązują. Chociaż myślę, że będę trochę mniej z tym, będę trochę mniej tego przestrzegał, bo już tę grę przechodziłem, więc I guess, że nie będę aż tak, o! Hero! Że nie będę aż tak opierdalał za podpowiedzi, aczkolwiek i tak wskazane jest, żeby dać mi się zająć robotą. Cześć Oxide! Jesteśmy w tych bagnistych terenach. Stary Shreka przed chwilą przychodził obok. Widzieliśmy jakiegoś kolesia, chodźmy za nim, może on nam powie, gdzie jest Mia. Coś tu się działo, bagna Florydy. To jest interesujące przejście. Pod C można cucnąć. C jak cucanie, więc wiadomo, i instynktownie. Nie no, na razie takie w sumie całkiem fajne tereny. No, może oprócz tych zwłok, tak ustawionych dosyć celowo w pewien sposób. I oprócz tego, że w sumie wkradamy się na cudzą posiadłość, to swoją drogą. No ale wiadomo, Mia, żona, trzeba uratować. Tutaj mamy prawo jazdy. Pokryte w jakiejś czarnej substancji. Słynny słowiański przycuk. Przycuk. No nie ma co, chata zapuszczona. Okna pootwierane byle jak, brudne, zarośnięte. Raczej tutaj albo nikt nie mieszka, albo po prostu ktoś, kto tutaj przebywa, naprawdę ma wyrąbane w to, jak ten dom wygląda. Czy można wziąć kredyt na prawo jazdy? Tylko na Rajdżeta. To jest ten słynny, legendarny, nieistniejący odcinek. Do domu nie do poznania.
Jest taka pasta. Nie mam jej pod ręką, ale jest coś takiego. Chyba o tym serialu. Jacek, litości. Alright. Wchodzimy do środka. Drzwi się same zamykają. Nic tutaj. F-ko możemy otwierać drzwi. Nic tutaj ciekawego. Zamykać również. Oczywiście możemy po prostu sami otwierać drzwi, przechodząc przez nie. Ethan je sam otworzy. Zamknąć już je musimy klawiszem. Jesteśmy sobie w guest house, w domu gościnnym. To jest niestety zamknięte. Pewnie będą jakieś przecinaki do tego rodzaju łańcuchów. Jesteśmy w kuchni. Jest jakaś mielonka. Woda, albo ją zakręciliśmy. Chyba ją zakręciliśmy, bo tam coś kapało. I tak się nie leje, i tak. Co mamy w szufladach? Trudno powiedzieć. Jest jakaś sylwetka w przejściu. To mamy w szufladzie. To są drzwi zamknięte na lockpick. Mamy to miejsce również zaznaczone na mapie, ale jedną rzecz chciałem, chcę, żebyście zwrócili uwagę. Mianowicie w Rezydencie 1, 2, 3, w te gry, w które graliśmy dotychczas, pomieszczenia były oznaczane kolorami. Był kolor czerwony dla pomieszczeń, gdzie przedmioty dało się gdzie były jeszcze przedmioty do podjęcia, do zdobycia, i był kolor niebieski dla pomieszczeń, gdzie już wszystko wzięliśmy. Tutaj z jakiegoś powodu nie ma czegoś takiego, więc nie widać, czy już wszystko wzięliśmy. Musimy się rozglądać sami, co jest trochę, no, jest to swego rodzaju utrudnienie. To na pewno. 7 była przed 2 i 3, tak, ale bodajże w... Chociaż czekaj, bo okej, dobra, tutaj mogę się mylić, ale wydaje mi się, że już w trójce Nemesis, tej oryginalnej trójce, były kolorowe mapy. Nie wiem w sumie, kiedy te kolorowe mapy się zaczęły. W jedynce remake'u na pewno była kolorowa mapa, w jedynce remake na pewno była. Na pewno były kolorki, więc precedens już był. Cześć Sylwia. Ponad 20 osób zaginionych przez 2 lata w Dalvi Daily. Duchy widziane. Mikrofalówka. No nie wiem, czy kruki wrony to jest dobry obiekt do jedzenia. Powiedziałbym, że nie. Już pewnie niektórzy youtuberzy by się ze mną nie zgodzili. Karaluch. Ten, tańczący karaluch. To już było, to już sprawdzaliśmy. Straszny syf tutaj jest, bajzel. Co jest w lodówce? Peko. Roach, właśnie, roach. Boże, syf. Nie jest to przyjemne środowisko, to na pewno. Ale tu jebać musi, jestem zdumiony, że karaluch. Ethan jeszcze nie zbełtał na podłogę. Tu nic nie ma. Okej, okay, na razie nie idziemy na górę. Ty! No, lustro jeszcze sprzedę po ray tracingu, niestety. Z Ethana to nie zobaczymy. Te drzwi są otwarte. Mamy telewizornię włączoną, o! Jest też zdjęcie z jakąś osobą, która stoi, i jakieś stópki są. Team! Powodzenia z poprawą i nauką. Tu są bezpieczniki. Danger. Brakuje tego do schodów. Czy nie jest za głośno w ogóle? Czy te odgłosy są ok? U mnie bardzo spokojnie. Skończyłem ostatnio Borderlands The Pre-Sequel i zacząłem
zacząłem ogrywać dwójkę. Gram z dziewczyną, która jest bardzo dużą fanką Borderlandsów, więc... A ja złapałem Handsome Collection, więc ogrywamy sobie. Pre-sequela, później dwójkę. Bardzo przyjemnie się gra. Widać, są jakieś zakracone drzwi. Jest rodzina. Super wyglądają. Pięknie. To jest takie stare zdjęcie u mnie na wsi. Jak jest też dom, to jest... Dziadek ma taki obraz, swój portret. Czy to jest... To chyba zdjęcie jest bardziej. Okej, jest magnetowid. Potrzebujemy kasety. Wydaje mi się, że ona gdzieś tu powinna być. Że ta kaseta gdzieś tutaj w tym domu jest, tylko gdzie? Na razie zobaczymy, co jest tutaj. A tu nic nie ma, okej. Na 100% powinna być kaseta, tylko gdzie ja ją mogłem... pominąć, bo nie ma jej w magnetowidzie. To są te bezpieczniki. Tu jest zdjęcie, jedno, drugie. Czy ja gdzieś jeszcze nie... Nie wchodziłem. Słyszę, że ktoś się tu krząta, tak mi się zdaje. Wejdziemy sobie tu na górę. O, właśnie, wejdziemy tu na górę. Może coś będzie. Jest kaseta! Jest i kaseta, super. Derelict House footage. Przy okazji mamy zapis. Nic tu nie było! Żadnych poprzednich zapisów tam nie było! Czekajcie, zrobimy... o kurwa, dobra. Żadnych spoilerów, nic tu nie ma. Dobra. To są wszystkie, teraz only Mia. Tylko musimy Mię znaleźć, dobra. To szybko wyjdziemy sobie do głównego menu, żeby te napisy skonfigurować. Więc language, display language będzie Polish, dobra. Mamy, pięknie, jest bardzo ładnie polsko. Village tego nie ma z kolei, Village jest niezlokalizowany. I te napisy też ewidentnie nie są skonfigurowane, to ciekawe. Dobra. Przylata po zaginięciu żony Mii, Ethan otrzymuje nagle wiadomość od niej, trafia do opuszczonego domu, chcąc dowiedzieć, co naprawdę stało się z jego żoną. Okej. Co mamy? Wiadomość, e-mail, prawo jazdy, opuszczony dom, Dalvi, 1 czerwca, kaseta. Pokrzycz na nich, żeby nie krzyczeli. Pokaż swój, zaznacz swój autorytet na dzielni. Tak czy siak, mamy teraz kasetę, więc możemy odpalić. Ciekawe, czy będzie akurat ustawione na kanał VHS. Clancy Javis, opuszczony dom. Opuszczony dom, 1 czerwca, nawiedzony dom Dalvey. Próba, rehearsal tam było. Dobra. Mamy ekipę. Jesteśmy w tym samym domu. No proszę. Super, fajnie, że... My tu jesteśmy! Co za dupek. Okay.
Aligatory w kanałach. Że psy dupami szczekają. Dobrze, fantastycznie. No dobra. Jesteśmy w tym samym miejscu. Jest to samo wejście, tylko jest nieco ciemniej, zdaje się. Idealna pora, taka fortunna na zwiedzanie opuszczonych domów. O! O! Otwarte. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Widać, że chłopaki bardzo lubią swoją robotę. I was an anchor, you know? We can sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Bardzo się lubią chłopaki. A najwięcej do powiedzenia ma nasz kamerzysta. Nie możemy tego otworzyć nawet jako nasz kamerzysta Clancy. Filmuję, jestem. McDonald. Lot of bad rumors about their son Lucas. Bad seed apparently. Czy mamy przedstawienie naszych właścicieli? Jest Jackie, Margaret Baker oraz ich syn Lucas. O. No tak, to jest to, co już mieliśmy, znaleźliśmy. Super jest. Andre? He? Ty, a jego gdzie wywiało? Duchy straszą na bagnach. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze tu przed chwilą był. Koleś wszystkich zwalnia od razu. Wow. Koleś nas obgadywał przed chwilą. Niesamowite. Niesamowite. Ewidentnie sraw gacie już. Yep. No, wchodzisz? Wchodzisz, dawaj. Myślałby ktoś, że koleś z doświadczeniem w jakimś tam filmowaniu nawiedzonych domów będzie zachowywał większy spokój w takiej sytuacji. No, a z drugiej strony, jak mu zniknął producent, to... W takiej dosyć niewyjaśnionej okoliczności. Dalej nie ma tego bezpiecznika tutaj. Tych zdjęć też tu nie ma. Tak jakby zostały specjalnie dla nas zasadzone. Telewizor jest. Nie ma tego VHS-u tutaj. Nie ma odtwarzacza. Magnetowidu nie ma. O! Koleś znalazł przejście. Jest dalej ta sama rodzinka, czyli Bakerowie. I mean, pewnie szukał po prostu, tak przypadkowo nacisnął ten, tę cegłę. Kopnij go, nie mogę. Nie mam jeszcze żadnych możliwości walki. No, idziesz? Oh, fuck off. No, mieliśmy pieprzyć ten program, to dlaczego mam cię nagrywać jeszcze, ty piarzu? Konsekwencja 100. Nie mam rąk, ale... Ewidentnie mogę schodzić po drabinie. O, jest Andrzej! Super! O! Nie ma Andrzeja. I Clancy'ego też nie ma. Ciekawe, gdzie się podział ten ziomek z garniturem. Czy on uciekł? Wziął nogi zapas pewnie od razu. No, my nie mamy tego komfortu. Kasety dalej mamy. Zajmuje nam miejsce tylko w ekwipunku.
A wiemy już, gdzie możemy ten. Gdzie możemy. Jak możemy przejść dalej. Także. Przechodzimy tak jak nasi dzielni kamerzyści. Ciekawe, czy oni dawno temu to nagrywali. Jak dawno temu? Schodzimy na dół. I mało prawdopodobne, że już wrócimy na górę. Wow! Nawet w ogóle nieprawdopodobne. Tutaj są powłamywane stopnie od drabiny. Także jesteśmy tutaj utknięci. Tu był Andrzej. Wisiał dokładnie na tym. A już go nie ma. Niesamowite. Powinien był być gdzieś tu, gdyby nie sprzątali ciał. Ktokolwiek tu jest. Gross. Przechodzimy sobie przez tę zamoczoną jakąś piwnicę, czy coś w tym stylu. Cali w gównie, niesamowite. Nawet nie wiadomo, co to jest. Ło! Ale coś tu może być! Słyszałem jakiś odgłos z tej wody. Hello, I'm under the water! Wow, 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 wow. Czy to Clancy, czy to jest ten Andrzej? To jest chyba Andrzej, nie? Chyba Andrzej. Wydaje mi się, że to on. Ta część jest jakoś powiązana z poprzednimi. Well... Troszkę. W pewnym stopniu, ale to dopiero później będzie. Zobaczymy. Na razie... Jakby... Samą z siebie... W tę grę można spokojnie grać bez znajomości poprzednich, moim zdaniem. Po prostu nie wyłapie się pewnych nawiązań, które się później pojawiają. Nawiązań postaci. A to nie jest jakieś takie bardzo istotne, żeby złapać samą tę grę. Ta gra ma bardzo prostą fabułę. Sama w sobie. Uniwersum te same, tak. Ale raczej nie powiedziałbym, że koniecznie trzeba znać poprzednie 6 gier. Ja nie znam 4, 5, 6. 6 nie pamiętam w ogóle, więc... Neni. Jeszcze włączyłem sobie dynamiczny jakiś tam surround pełen dźwięk i duży tam... Co ja włączyłem sobie w tych opcjach audio, żeby było jasne, wiadomo, dźwięk. Wirtualny dźwięk przestrzenny i zakres dynamiczny szeroki, więc bardzo fajnie to kierunkowo u mnie słychać wszystko. To są jakieś bezgroły. Daddy. Who's your daddy? Ooo! Mnóstwo strzykawek. Jesteśmy przy tych drzwiach, które były widoczne tutaj wcześniej. Jest Mia, jest i ona. Wow. Ben dead, Harold turned, Arthur turned, Tamara turned, dead. William Travis, Peter, Andre i Clancy. Clancy L. Clancy to L. What is your this? Ale jest Peter, jest Andre, jest Clancy. Znaczy, nie wiem, czy... O, tu jest jeszcze. Na odwrocie. Jest Mia, proszę bardzo. Cała lista imion, nazwisk. Mamy szczypce. Mnóstwo zdjęć, jakichś tam wycinków. Poszedłbym dalej, ale... Mia jest do uratowania. W sumie. Niech chwilę poczeka. Niech poczeka momencik. Dosłownie. Dobra. Czy my tutaj coś znajdziemy? Tutaj dalej chyba nic nie ma. Zresztą wydaje mi się, że będziemy tutaj jeszcze przychodzić. Tak, Mia Fey. Przypadkowa zbieżność. Tak, zupełnie niezwiązane. Tutaj jest jakiś szlauch. Jest drugi szlauch za kratą. Ha, 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 ha. To jest do rozcięcia tymi szczypcami.
Yay! Jest i ona! O psychologii sitting. Daddy's coming. Więc to robię przez te 3 lata, ej? Nie, no dobra. Tak. 3 długie lata. Czwartek na niedzielę. Nie, ostatni czwartek to był... Huuu, boy! Jak to dobrze, że on nam mówi tak wprost, o co chodzi. Czy wiecie, że postacie z ostatnich 2 części Residenta mają problemy z komunikacją? Wydaje się, że to jest tędy, ale tu nic nie ma. Ja mam mapę, ja widzę, że tu nic nie ma. Mogłabyś chodzić szybciej. Moja postać chodząc nie nadąży, już nie mówię o bieganiu. Ewidentnie nic mi nie mówisz. Nic mi nie mówisz, tylko tyle, że trzeba uciekać. To nie jest cokolwiek powiedziane. To jest absolutnie nic. Booty. Możemy tędy przejść? Tak, możemy tędy przejść. Jesteśmy odpowiedniej postury, żeby się zmieścić w tym przejściu. Okej. No. Wychodzimy, koniec gry. Super, mamy Mię. Good ending. Mhm. To jest jakaś starsza pani i podpis E001. Ha. Mia mówi od rzeczy. Kompletnie. Dobranoc? Okej. Zostawimy ją tutaj. Rozejrzymy się chwilę. Co my tu mamy? Cóż to jest? No i to jest jakaś figurka. Jakaś zabawka. Również. Ciekawe. Vego. O! Nie ma jej! I są drzwi nagle, jest przejście. Ale fajnie. Możemy stąd uciekać. Nic tu nie ma, żadnych itemów. Dobra. Drzwi się otwierają same. Nic strasznego. Jesteśmy już w pensjonacie w ogóle. Znaczy cały czas jesteśmy w pensjonacie, sorry. To jest cały czas ten guest house. Jest telefon, mapa. Mamy mapę. Tu jest łazienka. Wszystko tu jest, co jest, to widać. Nie jest tutaj jakoś dużo w takim razie rzeczy. Tak się zdaje. Możemy wejść do łazienki na chwilę. Mamy apteczkę. O! Z apteczką. Szybka rzecz. Bo muszę wejść w konfigurację. sterowanie. Ale gdzie jest przypisanie klawiszy? Bo kiedy grałem pierwszy raz w 7, to
leczenie miałem przyporządkowane pod kontrola, ale miałem też podboczny przycisk myszy i wypieprzyłem jakąś połowę apteczek na to, dopóki nie zbindowałem sobie leczenia pod inny guzik. Także chciałem tylko sprawdzić, czy to jest, bo to potrafi być bardzo, bardzo nieprzyjemne. Więc mamy nasze first aid medy. Ktoś puka. Chyba. Ale to jest zamknięte. Więc... Oho. Ethan chodzi bardzo powoli. O, to Mia. O, to bardzo dziwnie wyglądająca Mia. Yeet! Ethan got yeeted. Yeeten. Okej, to wygląda bardzo nieprzyjemnie. Lewym możemy stawiać opór, więc stawiamy opór, ale trochę słabo. Wow, 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 wow! Akurat przed okiem zatrzymane ostrze, nice. No ale ręce to już są zlikwidowane praktycznie. Jezus Maria. Yeet! I knockout, proszę państwa. Tak mniej więcej wyglądają walki Naimana, by the way. Kontrol użyj apteczki. Dobra, jak chcą. Stop hitting yourself. No, she dead. Jest trochę martwa, niestety. A może będziemy mogli już stąd wyjść? Not really. A może będziemy mogli już stąd wyjść? Nie. Więc co teraz? Co robimy? Okej, musimy po prostu striggerować ją z powrotem. Wow! Ona dalej z tym nożem. Czy ja mogę stąd uciec? O mój Boże, ale będzie! Ultimate Battle! Ona nas z noża, mając siekiery. My chyba mamy przewagę małą, co nie? A ona jest żywotna, w cholerę. Git! O! Zabiliśmy ją. She's dead! Zbiliśmy Mię. Po to tu przyje... Zabi... O! Telefon? Odbiorę. Hey, Ro. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. Mezo Emmeed. Be a way out through the attic. Attic. Go there. Now. Okay, możemy iść przez strych. Apparently. Znowu się jakieś drzwi otwierają. I she's gone. To nie wygląda obiecująco, tak powiem tylko. To, że jej tu nie ma. Nie wygląda to ani trochę przyjemnie. Lady Dim. Dobra, możemy iść przez strych, więc idziemy przez strych. Wydaje mi się, że tu gdzieś były... Była jakaś szafka do otwarcia tym? Obcęgami? Może mi się po prostu wydaje. O, tego nie możemy oczywiście otworzyć póki co. Zrobimy sobie zapis na jednym z tych sześciu. No i dobra. Więc nie mamy próbującej nas zamordować żony przy sobie.
By the way, prawym jest mocniejsze uderzenie, jak przytrzymamy. Spacją z kolei jest blok. Tutaj możemy blokować obrażenia. Okay, czyli tutaj możemy to otworzyć obcęgami. I mamy bezpiecznik. Cool. Jak sobie zajrzymy na ten bezpiecznik, to jest tutaj napisane STAIRS. Prawie jak STARS. Nawiązanie. O, to Mia. Jak miło. Pójdziemy za nią. Co złego może się stać? Co nie? O boy. Dobra. Bezpiecznik jest na dole. God damn it. Nie, bądź co bądź atmosferę. Atmosfera póki co jest wprowadzona całkiem nieźle. To trzeba przyznać, że jest się czego bać już od początku. Bezgrasująca, powalona Mia. Wow. Chcę to wyjąć. Wyjmuj to. Spokojnie, Ethan, to trochę zaboli, ale nie zaboli tak, jak ta piła łańcuchowa, którą ona przynosi. Ethan. No, kręć w jedną stronę. Well. Jak to mówią, nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Well. Ej, ale zobaczcie. Mamy rękę. Możemy ją wziąć z powrotem. Czym ją wkurzyłem? Ona jest taka wkurzona tak po prostu. Jak to na ślepo oglądasz? To co ty robisz? Że masz że... Ha? Możemy dalej trzymać siekierę w tej jednej ręce. Możemy się blokować. Tym kikutem! Pięknie to wygląda. A po prostu się nas denerwuje tak, o, z urzędu. Dobra. A, okej, okay, dobra, rozumiem. Rozumiem, jak oglądasz. Możemy przynajmniej stąd wyjść. Ethan niewiele sobie robi z tego, że nie ma ręki. Czy on w ogóle powinien chodzić w takiej sytuacji? On sobie w żaden sposób nie zabezpieczył tej rany. On tam się nie powinno mu lać z tego? On nie powinien... Jak on funkcjonuje? Mamy na pewno pistolet. Apteczkę. Będzie strzelane. Okay. Mamy leczenie. To nie wiem, czy chcę z niego koniecznie teraz korzystać. Dobra, to jest otwarte. Dobra. Szukamy teraz amunicji. No i oczywiście, tak jak mówię, nie widzimy, czy jest więcej tej amunicji do zgarnięcia, czy mniej w pokoju, bo nie ma tego włączonego. Ale tu jest wyjście! Jak fajnie! Możemy już stąd wyjść! Nie możemy już stąd wyjść. Bo jest Mia. Dobra, ja się uleczę chyba. Webshot. Okay, na razie strzały w głowę zdają się ją uspokajać. Możemy tak sobie kować wokół tych, wokół tych słupów. O, nie ma amunicji. Teraz się będzie musieli ewakuować stąd. Chociaż? Nie no, daliśmy radę, okej. Nie aż tak źle.
Jakieś 12 strzałów w łeb ją uspokoiło. Czy mogę wziąć tę piłę? Czy też nie? Zdaje się, że niezbyt. Co jest w tym pokoju? Jest więcej amunicji. 20 sztuk amunicji. Co się stało? Zydzik, słuchaj. Nasza żona przyszła. Ujebała nam rękę. Yeet! Przyszedł również stary Baker. Bo to on. I sprzedał nam buta w łeb. Więc generalnie tak zaczyna się Resident Evil 7. Proszę państwa. Odłączyłem pada, bo miałem pada i on mi telepał po prostu. Jesteśmy butem w łeb, ale żyjemy. Jakoś. O! Jak miło! Mamy rękę przypiętą z powrotem. Na spinacze! O! Cudowne to jest. Ethan to jest mały potwór Frankensteina, tak. I działa! Zobaczcie, jest! Jest tutaj ta ręka. I to nasza rodzina jest Lukas z koszulką z LCS-ów, jest Jack Baker i jest Marguerite. Jezus Maria. O, jest też starsza pani. Dobrze nie na ślinę. Nie chcę dokładki. No ja nie chcę dokładki. O. Będziemy w ten sposób na karmieni, rozumiem. Będzie mi uśmiech jak Joker, po prostu taki wykrojony. Nasz pierwszy obiad, czy też pierwsza kolacja, bo raczej rodziny Bakerów, a ta starsza pani tutaj dalej jest. Może nie żyje. Musimy się stąd wydostać. Okej. Więc tak. O! Jest! Są te spinacze! Ręka w pełni sprawna zresztą, zobaczcie. O! Wszystko jest. Jest git. Dobra, także na razie musimy się rozejrzeć, bo nie mamy żadnej naszej broni. Cała prawda o wirusie Abyss. Zaginęli trzej eksploratorzy miejscy. Policja prosi o pomoc w znalezieniu trzech mężczyzn z Nowego Orleanu, którzy zaginęli w 9 dniu tego miesiąca podczas wyjazdu do obwodu Dalvey. Zaginione osoby to Peter Walken, Andre Stickland i Clancy Javis. Grupa zajmuje się tworzeniem filmów i publikowaniem ich w internecie. Babuszka kiepska! W Dalvey kręcili najnowszą produkcję. Ich filmy przeważnie przedstawiają zwiedzanie opuszczonych budynków i nawiedzenie tam. Czyli mieliśmy takich domorosłych youtuberów. To jest przedmiot, którego możemy użyć. To jest amunicja do pistoletu, tak zwany pistoletow. A nie mamy naszego maila, nie mamy nic, tylko mamy tą cholerną rękę na zżywacze. Jest niesamowite. Ethan jest niesamowity. Z tą ręką. No ale cóż, nie ma żadnego wyjaśnienia tego fenomenalnego zjawiska. Po prostu musimy to przyjąć tak, jak jest. Lodówka pełna przysmaków. Okay. Na razie mamy tutaj sztuczce. Klapę.
Super serum, nie mam pojęcia, co on tam sobie... On nic tam sobie nie wstrzyknął, on tylko dostał piłą łańcuchową, jest kalosz. W którym nic nie ma. Nie wiem po co, w takim razie on jest dla nas możliwy do zebrania, skoro go nie ma. Ale jest. No dobra. Jest ziele. Ziele działa w dwojaki sposób w Residencie 7. Ono jest samo z siebie źródłem zdrowia, ale może być też połączone z innymi przedmiotami, aby dać nam apteczkę. Nic cię nie kosztuje niespoilerowanie, Xen, spokojnie. Naprawdę. Zresztą przejdziemy sobie też 8. To już od razu mówię, że teraz będzie Resident, później Ace Attorney 1, później będzie Resident Evil 8. Taka będzie kolejność, myślę. Mogę cię zmutować, dostaniesz T-Virusa, albo G-Virusa, albo nie wiem, S-Virusa, Sylvia Virus. Możemy chyba stąd wyjść, co nie? Yep. Dobra, czyli możemy stąd wyjść. To jest lockpick. Tu nic nie zrobimy. Nie możemy nic z tym zrobić. Jest garaż. Również jest zamknięty, przytwierdzony taśmą. Okej, okay, nikt tutaj. Nikogo tu nie ma. To jest zamknięte z drugiej strony. O! Możemy nie zauważyć. Możemy nie przeuważyć. Musimy w każdym razie przejść jakoś tutaj, tędy. Dobra. Jaki jest schemat teraz tego budynku? Bo trzeba będzie manewrować, trzeba będzie... A wiecie co? Wyjdę mu na spotkanie. Spróbuję go zwabić. Już. Okej, tu jest. Ze szpadlą. Dobra, 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 spieprzamy. To jest klucz. Dobra, nie trafił. Klucz do klapy, klucz do klapy. Okej, mamy to, mamy to, mamy to, ale jesteśmy w dupie, jesteśmy w dupie. Czemu jest taki szybki? Dobra, def. Okej, coś tam zgarnąłem, nawet nie wiem co do końca. Czemu on jest taki szybki? Dobra, na szczęście nas nie trafia, on tylko nas tutaj łapie. Dobra, nara, nara, nara. I do klapy, do klapy, do klapy, do klapy! Otwieraj, otwieraj. Ethan. Okej, wchodź, wchodź, wchodź! Ethan! Do klapy! Zamykaj, zamykaj! Dobra, 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 zrobione. Okej, okay, super, fajnie, świetnie. Tutaj jest nasz stan zdrowia, standardowo dla serii, pokazany na zegarku. Na razie udało nam się spieprzyć przed Bakerem, ale ogólnie to jest też taki Mr. X, Nemesis, tego rodzaju zagrożenie. On będzie nas po domu ścigał, gonił. Może striggeruje sekretną cutscenkę. Przypomnij mi o tym, to po skończeniu może ten striggerujemy, po skończeniu gry, bo ja w sumie chciałbym ją pokazać, ale też nie będę się specjalnie po to wracał, już chyba zresztą przepadło, ale bardzo bym chciał ją pokazać, więc po prostu jak powiesz, przypomnisz mi, to pokażemy sekretną kascenkę później, przy którejś okazji. Ja tu zebrałem starożytną monetę na razie. Stara moneta okolicznościowa. I wychodzimy. Drodzy Państwo, wychodzimy sobie w tym pomieszczeniu. Gdzie mamy zapis, jest mapa domu. Jesteśmy w głównym domu teraz, jak widać. Garaż, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, salon, główna sala, do której jeszcze nie mamy dostępu. Jest skrzynka z przedmiotami. O! To są moje bonusy za przejście gry. Nie będziemy z nich korzystać. Bo to są
zmniejsza obrażenia odnoszone przez obronę, a to jest pistolet, którego nie powinniśmy to mieć, więc po prostu je zostawimy w skrzynce, nie będziemy z nich korzystać w ogóle. Stare skarpety. W szufladzie mamy chemikalia i ziele. I możemy je połączyć, chemikalia i ziele, żeby zrobić sobie apteczkę. Z tym, że ja na razie będę sobie te chemikalia przechowywał i zioła, bo ja się martwię, że ja powiem wam od razu tak, jak przychodziłem grę po raz pierwszy, miałem duże problemy z amunicją do pewnego momentu. Z kolei nie miałem aż takich problemów ze środkami do leczenia. Wydaje mi się, że jedno trochę wynikało z drugiego. Przez to, że nie miałem czym się bronić za bardzo, musiałem zużywać dużo środków do leczenia. Więc jak będę miał trochę więcej amunicji, to myślę, że będzie tutaj to dla nas korzystne. W jakiś sposób. Dobra. Więc jesteśmy tu. Zaraz sobie zapiszemy. Sauna epizod? Nie. Nie wiem, czy tutaj oni w ogóle mają saunę. Wszystko stąd zebraliśmy. Dajcie mi jeszcze chwilę. A, tu jest pudełko. W pudełku mamy wytrych. Cool. Czyli możemy otworzyć sobie... Tutaj jest bodajże skrzynka, którą możemy otworzyć wytrychem. Kurwa. Głośniej, proszę, głośniej. Ale odbiorę. Shut up and listen if you want to stay alive. Alive. Get out of that house. It might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. Codex. Czy musimy znaleźć drogę z domu, wyjście? Dzień dobry, zapraszam. Idź do głównej sali, dobra. Brzmi jak plan. A najpierw pozwolę sobie podnieść to, co było w tym wytrychu. Nie wiem, gdzie jest Jack. Franklin nie chce wiedzieć. Zamknę te drzwi. A, apteczka. Cool. Okej. Coś tutaj możemy się ewakuować. Przed Jackiem. On tutaj nie powinien wejść. Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Halo? Głównej sali nie przejdziemy, ewidentnie. Więc trochę słabo, bo... Co tutaj było? Jakieś wymazane. Sala jest zamknięta. O! Open up. Hey. Jasne, już. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Now we got several calls about some missing persons lately. No. You don't understand. I gotta get out of here. Now, calm down. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, all right. Let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, all right? Mm. Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons call. And I can't rule out that an outsider like yourself oh, super. May not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. All right. Now that's more like it. Now, meet me in the garage. We'll talk there. Hey, wait. You gotta give me your gun. You must have lost your mind. Look. Panie władzo. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? A fucking pocket knife? Here. Take it. That's all you're gonna get. Now go. Garage. Now. Przyjemny typo. Super jest. Bardzo pomocny. Mam przynajmniej nóż. Pójdziemy sobie szybko zapisać. Wydaje mi się, że było kilka rzeczy, które możemy zgarnąć za pomocą tego. Nie mamy tutaj ink ribbonu. Wydaje mi się, że na Madhouse są kasety do tego,
które nam ograniczają możliwość zapisywania, ponieważ nie mamy ograniczonej, zamierzam z tego korzystać. Oczywiście. Okej, możemy tutaj dźgnąć, ciąć i się bronić również nożem. Obrona jest bardzo ważna. Trzeba pamiętać o tym, ja muszę pamiętać o tym, że tu trzeba koniecznie się bronić. To możemy otworzyć. Mamy amunicję do pistoletu. Fantastycznie. To możemy od razu rozciąć nożem, który dostaliśmy. Dzięki czemu mamy wstęp do garażu. I idziemy na spotkanie z panem oficerem. O-o! Okej. Potrzebuję kluczyka. O kur... Wysiadaj! Wysiadaj stąd, wysiadaj stąd. Jest kluczyk, dobra. Jest kluczyk. Co my tu mamy? Są chemikalia, jest też Baker. Jest pistolet, okej. Teraz możemy rozmawiać, teraz rozmawiamy. Ewidentnie nie! Łop! Wytrzymały. Go wolę... nie przejeżdżać, kiedy... zbiorę sobie trochę dystansu. Dobra. Mam kluczyk? Zgarnąłem ten kluczyk. On jest jeszcze za blisko, on mi może chyba przeszkodzić. Teraz mi się skończy amunicja. Próbujemy go rozjechać, co? Okej, może nie. O! Problemy. Okej, jest amunicja do pistoletu. O kurwa, on naprawdę... O! Proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę mnie zostawić w spokoju. Co to za jakiś drift? What the fuck, dude? O, zostaw mnie! Zostaw mnie! On jest chory, on jest chory. Ja go teraz muszę zabić, tak? No ewidentnie on też może wsiąść do samochodu. Dałbym się trochę amunicji, not gonna lie. Albo zawsze można z noża, słuchajcie. On zdechł? Okej, on się pali. O, odejdź, 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 odejdź. Odejdź, Ethan, odejdź, Ethan. Dobra, on się pa... Lee? Proszę mnie zostawić. Okej. Okej. Dałbym sobie rękę uciąć. Przyszłby się opodem strzymaczem. Dobra, słuchajcie. Baker nie żyje. Wszystko jest okej. Okay. Wygraliśmy. Mamy to. Mamy też... zły stan zdrowia, więc pozwolę sobie jednak zrobić to jedną apteczkę i ją od razu użyć. Ale nam całkiem sprawnie wyleczy. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być... Dobrze ci tak, oficerze. Strasznie niemiły był pan. Nie, nie, nie szanuję. Tutaj w szafce może być...
Jest ta... O, zmarnowałem! Gdybym wiedział, że tu jest apteczka, to bym nie podnosił. Tak się nie mam żadnej amunicji. Tu jest jakaś drabina, możemy sobie wejść na górę. O! Nie mam amunicji! Nie mam amunicji! Skąd on wyczarował mi tu pocisk w tym pistolecie? To był mój pistolet, nie był jego. Naboje do strzelby, holy shit. Okej, mamy... Coś my tu mamy. Co my tu mamy? Figurka byka. Cool. Możemy też to zrzucić. Czy też odsunąć po prostu. Myślę, że będziemy to zrzucać. Nie, nie będziemy nic zrzucać apparently. A, bo możemy stąd wyjść. Raczej wszystko stąd podnieśliśmy. No i dobra. Baker jest ewidentnie nienormalny, ale na pewno nie przeżyje strzału w łeb z pistoletu. Takiego, że mu aż urwało głowę. Nie ma na to szans, myślę. Jesteśmy bezpieczni. Zapiszę sobie. Ethan przyszedł spotkać swoich teściów. Czyli, no, nie wygląda to jakoś bardzo, wiecie, różnie od tego, jak to powinno wyglądać normalnie. Co nie? Wszystko się zgadza. Okej. Wydaje mi się, że... Nie. Tak, tutaj będzie potrzebny byk. Drzwi do holu są otwarte. Mamy kolejne zioło, mamy... shoot me, nie ma amunicji. Nie mogę cię nawet... Mogę z noża. To są takie znajdźki do zlikwidowania w trakcie gry, ale oczywiście nie będę na nich marnował amunicji, dajcie spokój. Z kolejny chemikalia, to jest hemfluid po angielsku, więc nie zdziwcie się, jak będę mówił hemfluid na to. Weźmiemy wahadło, bo ono nam się przyda. To jest telefon. Odbiorę. Znaczy, to jest... Ta rodzina przytrzymywała mi je. Po prostu. I oni teraz prowadzą też Ethana. I'll be in touch. O tym mówiłem! Przypadkowe naciskanie klawiszy. Zmarnowałem przed chwilą ten... apteczkę, no trudno. Well, potrzebujemy trzech głów. Trzech psich głów potrzebujemy. Kapitan policji stanowej Howell powiedział dziennikarzom, że wszczęto poszukiwanie Helen Mitki, studentki z Karoliny Południowej, Północnej, która wybrała się podróż do Luizjany. 21 grudnia słuch o kobiecie zaginął. Niż gdy zaginie stare rośnie, turyści włóczęcy, 20 zaginięć. Podróże kryminalne przesłuchać miejscowych, aż przyjść do dochodzenia więcej śledczych. Alisa Ashcroft. Znajdź, powinien skąd znać to nazwisko. Jest zagadka. Podniebny łowca. Tu jest strzelba, tylko że... No właśnie, my jej teraz i tak nie weźmiemy. Musimy ją odłożyć z powrotem na miejsce, bo... To jest zagadka, coś w rodzaju tej z jedynki. Tylko tutaj nie ma Barego i tutaj w ogóle też nie ma Jill Sandwich. Proch strzelniczy. O, to jest super. Moneta kolejna. Możemy połączyć proch strzelniczy z chemikaliami, żeby stworzyć amunicję. I to jest główne zastosowanie dla chemikaliów, które chcę mieć. Zioła z kolei zostawić na leczenie. Tu jest potrzebny klucz, którego jeszcze nie mamy. Więc te drzwi mamy oznaczone skorpionem. Tu są schody. Jest też ta stara babka. Tutaj. O, to jest otwarte w ogóle. No proszę. To już wiem, że będzie zamknięte, bo tutaj jest tylko... To jest zdjęcie jakieś. Evelyn, 2 maja 2014 roku. Cool. To jest zamknięte, to jest bodajże Snake. Mhm. To jest Snake von
Tu nic nie ma. Zużył jakichś akcesoriów futbolu amerykańskiego, tak? Są takie kaski, które futboliści noszą. Jest piłka. Jajo. Jesteśmy na zewnątrz. O! To jest zwiedzająca rewiry Margaret i też widzimy zewnętrzną część przybytku. Kolejne chemikalia, cool. A tutaj by się przydał... To był mój samochód, o kurczę. Dużo chemikaliów mamy. I się nie da łączyć? Się nie da stakować? O kurde! Niedobrze. No mi zajmować miejsce w ekwipunku. Mało tutaj jest bardzo pocisków w ogóle, tak pragnę tylko zauważyć, że jest ich bardzo niedużo. Póki co mamy tylko te, które sobie wytworzyliśmy. O! To już prędzej. Kolejna moneta, one się stakują, więc jest wszystko ok. Tutaj możemy spuścić wodę i odkrywamy drewnianą figurkę i obrzydliwą breję. Ok. A ja breję. O! No nie, Jack nie jest naszym typowym, standardowym staruszkiem, jak widać. Dobra. O Boże, on tu jest! A, myślałem, że nie jest taki szybki. Okej, dobra. Zioło, give me. Idziemy tędy. Gdzie on jest? Tu jest, dobra. Zapomniałem, że mapa minie. Te drzwi mogą go trochę zatrzymać. Okay. Także on dalej żyje i on będzie nam sprawiał niestety przykrości cały czas. Najlepiej oczywiście przed nim uciekać. To jest jakby samo przez się rozumie. Bo strzelba jest jedną z naszych misji, wzięcie strzelby. Wracamy tutaj, żeby zrobić mały inventory management. Schowamy sobie jedną sztukę tych chemikaliów, te monety na razie też, figurka nam się przyda, nóż nam się przyda, kruszki już się w ogóle nie przydadzą, shotgun też na razie sobie odpuścimy, bo go nie mamy. Pójdziemy teraz po drodze, mamy... jeden item, który możemy zgarnąć z salonu, więc tam teraz pójdziemy. Modlić się, żeby Bakera nie było gdzieś po drodze. Na razie go nie ma, więc jesteśmy póki co w miarę bezpieczni. Głośniej, proszę. Jeden łeb jest, biała głowa psa, okej. Okay. Fuck. Dawaj, 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 Ethan. Dawaj, Ethan. Spukłem się! Zamykaj drzwi! Dobra. Te drzwi go powstrzymują, chociaż trochę, więc to jest plus. Do holu, do holu, do holu, do holu. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi, Ethan. Zamknij drzwi. Okej. Zrobimy sobie teraz ten puzzle, bo... tutaj jest taka mechanika, że... te puzzle są w jakiejś zupełnie innej przestrzeni. Tego rodzaju puzzle. Gra nas wyrzuca do trochę innego pomieszczenia, do w ogóle jakiejś takiej innej przestrzeni, tak jak mówiłem. Także nie musimy się martwić otoczeniem, możemy spokojnie robić ten puzzle. Musimy dopasować, słuchajcie, sylwetkę do... O. Okej. Dopasować sylwetkę do... tego kształtu. Tylko teraz co będzie mi... co przypomina? Trochę trudno się tym obraca, jak mam być szczery.
Czy to są skrzydła niby? To jest, czy ja dobro fig... Okej, okay, chyba... Nie jest trudny puzzle. I inne kłamstwa, które wymagają sobie, żeby poczuć się lepiej. Właśnie to... Jak mam poczuć się lepiej, to nie powinien mówić, że to jest łatwy puzzle. A, okej, okay, bo w ten sposób też go mogę obracać klawiszami. Tak mi będzie trochę łatwiej. To raczej nie pasuje w ten sposób. O, ale tu jest takie. Co to w ogóle za ostrość? To jest... Światło pada na ten... O, okej, okay, mamy to chyba. Mam już tak powoli to, co, jak to powinno wyglądać. No, no, no. Prawie, 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 prawie. O! Okej, okay, dobra. Co nam to daje teraz? Zadaje nam przejście jakieś. Jest to zawsze przestrzeń, w której raczej Baker nie będzie nas gonił, więc bardzo chętnie tutaj przejdę. Gdzie my jesteśmy? Co my tu mamy? Amunicję do pistoletu. Bardzo dobrze. Co jest? Chemikalia, kolejna sztuka. Dobra, teraz tak. Tu jest... sekret, o którym... Ja wiem. Psychostymulanty. Zażyj, żeby znaleźć przedmioty. Ogólnie ja nie stosuję psychostymulantów. To ma być pewnie zastępstwo za brak tej, za brak zwykłej mapy, ale ja raczej jestem przeciwnikiem używania psychostymulantów. Bo jak się jest postrzegawczym, to można samemu wszystko wyhaczyć. A one się nam mogą przydać później w trochę innych celach. To jest kibelek. Tutaj kolejne wytrychy. Widać je na szczęście na mapie. 14 czerwca, mąż i żona na wakacjach. Mąż sprawdził się, został 12 członkiem rodziny. Niestety żona była bezużyteczna, więc pozbyliśmy się jej. 7 lipca, 3 studentki, wszystkie zgniły, Lukas to jełop. 13 sierpnia, bezdomny, zmienimy się po 13 dniach, teraz jest nas 13. Wygląda jak rysunek dziecka. Wszyscy mogą być ofiarami. Tu jest... Co tu jest? Uuu! Nic ciekawego. Robale. Dziękuję. To jest bardzo dużo tajemniczej brei. Okej. Okay. Mamy naszego pierwszego przeciwnika a la zombie. To jest Molded. To jest Molded. Nasze takie typowe muki w tej grze. Przeciwnicy zwykli. Ile nam zioła przywracają HP-ków? Tak się zastanawiam. Wystarczająco. Zażyję sobie dwa razy zioła i powinno być lepiej niż marnowanie apteczki na razie. Spleśnialec. Tak się nazywa? Po polsku? Czy to jest taki impromptu tłumaczenia? Właśnie, czy w tym pokoju nic nie było, bo ja się nie rozejrzałem w sumie po tym, jak on mnie zaatakował chyba. Ale to zdaje się nic nie być ciekawego. Tutaj na półkach nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Dobra. Monka giga. Nie spieszymy się, bo tutaj już możemy mieć normalnych przeciwników. Ale dobra, wejdziemy tu. Tu jest save room.
Trochę więcej amunicji. Droga Courtney, te sukinsyny mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów. Jedna z głów widziałem w podziemnym prosektorium. Weź ją, to klucz do wyjścia. Okej. Coś ze mną nie tak. To pewnie to gówno, którym mnie karmią. Nie dam się zabić bez walki. Wezmę strzelbę z pokoju rekreacyjnego i sprawię, że pożyją tego, co mi zrobili. Musisz stąd uciekać. Kocham cię, Courtney. Żegnaj, Travis. Mhm. Czyli w rekrumie jest, innymi słowy, strzelba. Dobrze. Kolejne miejsce do otworzenia wytrychami, których mam jedno wielkie zero. Awesome. Co teraz robimy? Mały item management. Jedną głowę schowamy, bo na razie nie jest nam potrzebna. Psychostimsy też schowamy. Jedno z tych hemfluidów też schowamy. Nie jest nam ich aż tyle, sądzę, potrzeba. Idziemy stąd na razie. Ja bym chciał się stąd wrócić jednak na razie na jeszcze drugie piętro, bo jest kilka rzeczy, które pominęliśmy trochę mimowolnie, spieprzając przed Bakerem. To możemy na spokojnie wrócić. On tutaj nas chyba jeszcze nie goni. Light novel dungeon crawler, który regeneruje HP między warkami. Co? Dziwny flex. Ale okej. Nikogo tu nie ma, zdaje się. W chwili obecnej. Idziemy więc na drugie piętro. Na drugim piętrze nie byliśmy. Nawet rekrumu nie zwiedziliśmy do... Skurwysyn jest tutaj, Boże. No to złaź tu. Hero? On se tu stoi po prostu. A bo on mnie nie widzi? On mnie nie... Widzicie, problem jest w tym, że ja chciałem iść na drugie piętro. Nie muszę za bardzo co robić. To ciekawe w sumie. To ciekawa mechanika, to o czym teraz mówisz. Baker. Baker. Niestety wszedł tu, w miejsce, w którym ja chcę, żebyśmy byli teraz. Shucks. Poganiałbym się z nim, ale też nie, no. Chcę chociaż do rekrumu wejść na spokojnie. Dobra, mamy chwilę, dosłownie chwilę. Proch strzelniczy. To jest szybka piłka, nie ma co kombinować. Niebieska głowa psa, więc mamy już dwie głowy. I mamy kasetę. Mia. Hej. On mnie nie widzi? On mnie nie widzi. Ale pog! Chyba, że teraz mnie przyuważył. Mógł. Puszczę sobie szybko kasetę w takim razie. Bo to pewnie będzie ostatnia rzecz, ta, którą dzisiaj zrobimy. Ta kaseta. Mia Winters, stary dom. Ethan, proszę, to obejrzyj. No to ciekawe, że oni mogą sobie tak nagrywać po prostu filmy i zostawiać losowo kasety.
if you find this. I know I can't expect anything from you. Wow. To, było, to brzmiało bardziej jak takie, wiem, że do niczego się nie przydasz. Okej. Okay. Gramy teraz jako Mia. I musimy uciekać przed Marguerite. Jesteśmy w starym domu teraz. Nie mamy nic przy sobie, czyli musimy wiać. Innymi słowy, ona tu jest. Jest też jakieś dziecko. Apparently. Czemu to światło tak gaśnie, halo? O. Jesteśmy schowani, spokojnie. Wyszła już sobie? No kurwa. Nie wyszła! Dobra. Długa. Zamknij drzwi, Mia. O. Teraz przyczajmy się tutaj. Mam nadzieję, że on nie pójdzie w tę stronę. Proszę. Ja sobie przejrzę telefon w tym czasie. Może coś ciekawego. No musimy przeczekać na razie. Bo on tu chyba cały czas jest. Chociaż... No, ona tu jest. Za dużo tych close calli, za dużo jest tych niespodzianek. Ej, w rekrumie gdzieś jest też strzelba, o tym muszę pamiętać, że jakaś strzelba jest tutaj w pokoju rekreacyjnym podobnież. Poszła sobie. You fucking kidding me, no? Proszę, pójdź sobie. Dobra. Kobieto, uspokój się. Wyjdź stąd już! Ileż można czekać? Otworzyliśmy ci żołądek, otworzyliśmy ci, nie wiem, różne rzeczy. Dobra, poszła. Boże. Czy możemy coś jeszcze znaleźć? Nie do końca. To jest taki item, którego na razie nic nie zrobimy. Tego nawet nie zamkniemy. I mamy kolejny puzzle z tego gatunku. Teraz musimy otworzyć pajączka. Dobra, już. To się szybko robi. Za pierwszy raz, słuchajcie, jak próbowałem robić ten puzzle, myślałem, że trzeba go wpasować tak w punkt. I tak się męczyłem z tym. Gdzie ona jest? Tak, we opened our hearts było. Kingdom Hearts, coś tam. Cześć, Samuraju. Dziękuję. To the darkness. Okej.
loves you. She wants us to be a family, goddammit. Ona znowu tu jest. You! All you have to do is accept her fucking gift! Zamknij rej! Wiasyr, no rozumiem. Są... No trzeba czasami się poświęcać w ten sposób. Dobra. Embrace us! Poszła sobie. Kurwa. Nie ma skąd! Nie ma jak! Tędy! Zamknij się! Give us a fucking hug, tak. O. Co my tu mamy? Czy to Mia? O kurwa. Buzi. O, z buta. Okej, więc mamy mały przedsmak tego, co jest zdolnością Marguerite, w sensie zdolnością. Nie mamy, bo nie udało nam się jej złapać ani razu. Nas. Gdyby nas złapała, to jest insta-kill. Tak by the way. Na własnoręcznie wypchane, nie możemy nic z tym zrobić. Marguerite przebił... Durnego hipisa wstaje do przetwórni, kolejna moneta. To jest... Kolejny znajdziek. Tu jest shotgun. O! Tam jest też babka. No to jest pokój babci, więc potrzebujemy klucza skorpiona, żeby wziąć strzelbę. Good to know. No jest w rec roomie, nie ma co ukrywać. Okej. Pozostaje więc chyba jedna, jedyna droga. Mianowicie musimy iść teraz do... Zapowiadam burzę. Po nawałnicy przez kilku lat było dużo sprzątania. Chyba czas wzmocnić okna i podkleić dach. Może wezmę do pomocy Lukasa. Poziom wody w końcu spadł. Dom przetrwał, ale stary budynek jest mocno uszkodzony. Lukas ciągle gada o wielkim statku, który osiadł na bagnach. Jeżeli to prawda, trzeba zgłosić sprawę władzom. Jutro pójdę to sprawdzić. Czyli to pewnie jest Jack. To jest pewnie Jack Baker. Okej, słuchajcie. Plan jest prosty. Tu już zrobiliśmy raczej wszystko, co się dało zrobić. Nie mamy żadnych wytrychów, fuck you game. Mamy dużo amunicji do pistoletu, trochę ziółek, monetek, które na razie dla nas nic nie znaczy. Mamy też na dupie Bakera, tylko trudno powiedzieć, gdzie on teraz jest. Ale pozostało nam chyba teraz zejść do piwnicy właśnie. Teraz musimy zejść do piwnicy i tutaj już wszystko jest zrobione, co miało być zrobione. Strzelbę i tak podniesiemy dopiero po otrzymaniu klucza skorpiona. Więc... Do tego sobie poczekamy. No bardzo podobne również ustawienie do Residenta 1, w tym sensie, że mamy trzy rodzaje kluczy. Tam bodajże swordki, shieldki, tego typu klucze. Tutaj mamy snakeki, skorpionki, nie wiem, ravenki albo crowki, jedno z dwóch. W każdym razie mamy tego rodzaju klucze. I potrzebujemy przynajmniej tego skorpiona, żeby dostać kolejną givera. Ona by się nam na pewno bardzo przydała. Okej. Spróbujemy jeszcze zejść. Real quick na dół, zobaczyć, co jest na dole. Może. Szybki item management znowu. To schowamy. Wyjmę sobie jedne chemikalia za to. Może. Dobra, dobrze to wygląda na razie. Jedna głowa nam została. Do znalezienia, jeden tylko łeb. Zgarnęliśmy też kasetę. Odmienione. Z tego, co mi się wydaje, one nie są obowiązkowe, to są jakieś aciki i tak dalej.
Ale to nie jest wymagane w żaden sposób, żeby przejść grę. Wchodzimy do piwnicy i w piwnicy mamy gluta, czyli to oznacza, że już na wstępie musimy się przygotować na to, że Moldet będą tutaj na nas czekać. Że nie spieszymy się, powoli. Pod którymś klawiszem jest szybki zwrot, tylko ja nie pamiętam pod którym. No, albo nie ma w ogóle. Okej, jest pierwszy Moldet. Dobrze by było trafiać też, nie? Okej. Dobra, dał radę. To chociaż trochę dużo amunicji nie go zużyłem, za dużo. Oj, się tak dziwnie poruszają, no, to wszystko. Monka S, ale się zamknąłem. Dobra. Dał radę. Kolejny Moldet gryzie piach. HP mam trochę mało. Silne chemikalia, okej. Z silnych chemikaliów akurat myślę, że spokojnie można je łączyć z ziołami. Ja potrzebuję zwykłej amunicji, niekoniecznie enhanced. Travis zamknięte. Tego na razie nie będę otwierał. Proch strzelniczy. O proszę, właśnie, o tym mówiłem. Mamy ulepszoną amunicję pistoletową, ale chyba jednak mam inne priorytety tutaj. Lukas, złapałem gościa, który stale próbuje uciec. Zamknąłem go w pierwszej spalarni od lewej, żeby znów się nie wymknął, wyciągnij go jak będzie gotowy. Pamiętaj, 3A i odcisk ręki. Okej, okay. To jest taki puzzle, że mamy tutaj sobie imiona. Jest Travis, Lara, ręka, William, Sean i jest, proszę państwa, gdzie jest ostatnie? Jak chyba wyciągniemy, to jest imię. Cześć Benzaminek, witam serdecznie. I tu jest Tamara, o, czyli są 3A, jest też odcisk dłoni. I ta kombinacja pozwoli nam odblokować Travisa. Oj, Joskę. No ale Travis to jest również Moldet. I to taki upgraded Moldet, bo ma coś. A, myślałem, że go zabiłem. A to przepraszam. Przepraszam, ile? Nie, excuse me. Ile? Ile on wywalał na łeb? Przepraszam bardzo, nie spodziewałem się. Spleśniałem, faktycznie nazywa spleśniały. Pierwszy zgon, ale naprawdę nie spodziewałem się, że on będzie wyrywał tyle na łeb. Cały magazynek w niego poszedł praktycznie. Dobra, to zrobimy taki szybki bieg. Bo tutaj wiemy, że będzie jeden... Pan Moldet tu za rogiem. Yep. Spleśniały. Dobra. Sten padł. Teraz wejdziemy sobie szybko znowu tutaj do spalarni. Pozgarniemy, że... Zapomnimy, że to był Moldet. Dobra. Ja za bardzo panikuję, mam wrażenie. Przy walce. Zresztą przeszkadza mi też to, że ten celownik się znika za każdym razem, kiedy wystrzelę, więc nie mogę za bardzo precyzyjnie wcelować. Dobra. Tak. Amo. Give me that. To już wiemy, jak to się rozwiązuje. To był gdzieś silny chem fluid.
wezmę to i tego użyjemy w ostateczności już. No ja chcę go otworzyć, owszem. Okej, jest klucz do prosektorium. Tego tylko potrzebowałem, no Boże, nie umiem. Jak ja to zamknę, poleję się silnym medem. I na razie mamy z nim spokój. Na razie. To jest zamknięte. Tutaj jest otwarte, chociaż tutaj stawiam, że będzie trochę kolegów. Moldedów niedługo. Mamy amunicji na szczęście, trochę więcej. Chemikalia kolejna, jest, wylazł. Hej, tu jestem. O kurwa. Zrobimy blok. Cool. Nie jest tak źle. Muszę pamiętać, żeby blokować. Blok jest tu bardzo, bardzo przydatny. On absorbuje dużo jednak tych obrażeń, więc... Jak będę pamiętał, żeby z niego korzystać, to jesteśmy ustawieni. Jak nie, to jesteśmy martwi. Tutaj powinno być trochę kolegów. Dużo przyjął, niestety. Tu jest chyba dwóch, z tego co pamiętam jeszcze. Więc ja chcę ich wywabić stąd. Co za strzały, proszę państwa. Dead. He dead. Ale mam bardzo mało amunicji teraz. Przynajmniej to wystarczy, żeby zająć się problemem spleśniałych. Na tę chwilę został ten jeszcze duży boj, ale to jego na razie unikamy. Kolejne boje do strzelby, co by implikowało, że niedługo dostaniemy klucz skorpiona. Kolejny silny chem. Fluid. Na razie nic z nim nie zrobię, bo może będziemy potrzebowali wzmocnionych naboi do strzelby. Nie mam prochu strzelniczego do, więc też nie mam za bardzo co zrobić z tego. Problemy, problemy i brak odpowiedzi. Brak odpowiedzi zwłaszcza w postaci nabojów. To jest potrzebne... Nie, to jest klucz chyba. Jap! Klucz do prosektorium. Nice! To możemy wziąć głowę. Albo nie, bo Baker tu jest. No i tam jest pan policjant, by the way. Mhm. Kim jest twój friend? Czy to pan policjant? Pan przyjaciel policjant? Porządku pilnuje. Nie mam strzelby, typie! I nawet nie mam głowy teraz, to jest problem. Zobaczcie, ile nabojów do pieprzonej strzelby, której jeszcze nie mamy. Muszę ją mieć w takim razie. Musi być jakiś sposób, żebym ja miał teraz tę strzelbę. Oj tak, mnie tu nie powinno jeszcze być, czuję. Ja tu jeszcze nie powinienem być. Nie, nie. Ja tu nie powinienem być w tym momencie, absolutnie. Ja tu powinienem mieć strzelbę już. Z tego co pamiętam, to ja tu powinienem już mieć strzelbę. Coś ewidentnie przeoczyłem. Ewidentnie coś już przeoczyłem. Tylko co? Od
odpowiedź brzmi. Pytanie na moją odpowiedź brzmi, co przeoczyłem. Może coś tutaj się da otworzyć. Tu coś jest na pewno. O! Ammo, mapa, ammo. Jesteśmy ustawieni, bardzo ładnie. To jest chyba nawet skrót do odblokowania. Tak, bo to są drzwi, które są zablokowane z jednej strony. Nic nie zdziwił, jakby był jakiś moldet. Jest klucz skorpiona, proszę bardzo. I mamy dostęp do strzelby w tym momencie. Jest też zdjęcie skarbu. Odkryłem coś fajnego, spróbuj to znaleźć. Wiem, gdzie to jest, ja wiem, co to jest. Generalnie, no to jest wskazówka, że tu coś jest ukryte i musimy tutaj poszukać. Ja to sobie na razie wyrzucę tu, bo nam zajmuje miejsce w ekwipunku. Jest wytrych, więc możemy też zacząć to otwierać. Jest ziele, więc mamy więcej leczenia i... prawdopodobnie będę chciał zrobić coś przy użyciu silnego hemfluida. No, zwłaszcza tutaj mamy już zapchane mocno. Mamy dalej przejście na dół do kostnicy. I to się odblokowuje wężowym kluczem. Psychostymulanty mam za mało miejsca, czyli stąd możemy już wychodzić. Idziemy do punktu zapisu w takim razie. Idziemy zapisać i kończymy na dzisiaj. Całkiem sprawnie nam idzie. Całkiem sprawnie nam idzie. Na następnym posiedzeniu powinniśmy już opuścić dom. Spierdalam stąd! Powinniśmy już opuścić dom. Powinniśmy opuścić dom. Wziąć te trzy głowy i opuścić dom. Cool. Mały item management jeszcze na koniec. Kaseta już też nam jest niepotrzebna. Z wytrychu zaraz skorzystamy. Amo do broni, zawsze przydatne, pożyteczne. Nie, na razie jest okej. Okay. Bałem się, że będzie nam brakowało amunicji, na razie nie jest z tym tak źle, więc mam nadzieję, że tak zostanie na przyszłą niedzielę. Zapisuję w takim razie teraz tutaj, bo to już chyba wszystko, co... A nie, jeszcze chciałem zrobić jedną dużą apteczkę. Przyda się na przyszłość. Nie jestem pewien, czy Baker będzie nas teraz gonił, bo on był tam. Jeżeli nie, to mamy w miarę spokojne wejście do rec roomu, żeby podnieść tamtą strzelbę. Jeszcze można sprawdzić, czy gdzieś jeszcze jest skorpion. Tutaj, czyli możemy od razu przejść stąd do głównej sali. To jest taki skrót, nie musimy wszędzie tu łazić. I tu jest jeszcze tylko skorpion, czyli są te dwa miejsca. I ten klucz przestaje być użyteczny. Dobra. Już to by było na tyle na dzisiaj. Gra dla was Seversi. Widzimy się we czwartek za 2 tygodnie. Bo mnie przez cały przyszły weekend nie ma, więc za 2 tygodnie się widzimy następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.